W dzisiejszym odcinku przygotujemy się do instalacji CyanogenMod 11, czyli Androida 4.4.2 KitKat na naszym transformerze. Jednak przed tym musimy zainstalować CWM Touch Fields Recovery na naszym urządzeniu i właśnie to dzisiaj zrobimy. Sinhard TV przedstawia film, jak zainstalować Fields Recovery na Asus Transformer Pad TF300D. Z playlisty Modyfikacja Androida. Okej, więc pierwsze co musimy zrobić to przechodzimy na tablecie do trybu Fast Boot, czyli po prostu na początek musimy go wyłączyć, a dopiero wtedy włączyć go specjalną kombinacją klawiszy Volume Minus oraz Power. Po wyłączeniu właśnie od tego zaczynamy. Volume Minus, czyli przycisk do zmniejszenia głośności oraz Power. I kiedy pojawią się takie trzy ikonki, puszczamy. I teraz ważne jest tak. Ten poradnik został stworzony dla osób, które mają Bootloader w wersji 10.6. Wersję Bootloader ta znajdziecie w lewym górnym rogu właśnie tych małych literek. 10.6 to jest właśnie tylko ten, na którym możecie zainstalować właśnie to recovery. Niestety, jeżeli ktoś spróbuje na jakiejś innej wersji, nie wiem co się stanie. Jeżeli na starszej, to oczywiście tablet może się już więcej nie uruchomić. I teraz przechodzimy do fastboota na naszym komputerze, czyli do folderu ADB przez wiersz poleceń. Następnie podłączamy nasz tablet kabelkiem USB do komputera. I wtedy możemy w spokojnie w wierszu poleceń wpisać komendę fastboot devices. I teraz powinien wyskoczyć nam kilka cyferek, literek, które są takim numerem identyfikacyjnym naszego urządzenia. Jeżeli takie coś wyskakuje, jest wszystko ok. Jeżeli nic nie wyskakuje, to znaczy, że komputer nie widzi naszego tabletu. Albo źle weszliśmy do trybu fastboot, albo coś jest po prostu nie tak. I teraz tak, ja wam w opisie dałem linka do paczki z Fields Recovery oraz komendami. I teraz właśnie to po prostu przenosimy do folderu z ADB. Już macie zmienioną nazwę na Fields po prostu. I możemy teraz spokojnie skopiować komendy. I teraz tak, niestety skróty klawiszowe w wierszu poleceń nie działają, więc musimy prawym przyciskiem myszy na niego najechać i po prostu wkleić. A całość zatwierdzamy klawiszem Enter. I teraz w jednym momencie nasz tablet stanie. Widzicie, RCK już przestało mrugać i pojawił się taki pasek. Ten pasek oznacza zmiany w bootloaderze. Czekamy aż wszystko dobiegnie końca, pasek zostaje, RCK znów zaczyna migać. I teraz nie wchodzimy na hama w RCK, tylko resetujemy nasz tablet, aby nic się nie zepsuło. W tym celu piszemy oczywiście komendę fastboot reboot i nasz tablet w jednym momencie się resetuje. I na dobrą sprawę już możemy dać sobie spokój z naszym komputerem i odłączyć nasz kabelek od tabletu, a tablet się powinien normalnie uruchomić. Nie ma to znaczenia jaki macie system, ja mam CyanogenMod, ale to akurat w tym momencie nie ma żadnego znaczenia przy instalacji recovery. Ok, wyłączamy. I teraz, żeby wejść w recovery, znowu trzymamy volume minus oraz power, aż do pojawienia się tych trzech ikonek. I teraz klikamy volume plus na RCK. Wtedy już nic nie klikaliśmy, teraz klikamy. I jakieś dziwne rzeczy się teraz zaczynają dziać przy każdym wchodzeniu w to dziwne ogólnie recovery. Ekran miga i różne takie rzeczy. No dobra, w każdym razie weszliśmy w to dziwne recovery, które się nazywa Fields CWM, czy tam Fields Touch. W każdym razie to recovery bazuje na CWM. No dobrze, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli jesteście niecierpliwi, możecie już oczywiście zainstalować u siebie KitKata przez to recovery.
aczkolwiek ja jednak sugeruję, abyście poczekali do odcinka na Seaskar TV, jak zainstalować CyanogenMod 11. Cześć, do następnego odcinka.